powiedz, nad jaką charakteryzacją w tej chwili pracujesz dla modelki? Jest to charakteryzacja postapokaliptyczna. Nasza bohaterka jest wojowniczką, walczącą o dobro świata. No co jeszcze? Jeżeli chodzi o barwy kolorów, gamy kolorów, a jakie tutaj kolory będą dominować? Nie wiem, jaśniejsze, mocniejsze? W tej charakteryzacji dominują kolory bardzo ciemne, nawet takie dramatyczne. Ile czasu No jest to dominacja koloru czarnego. Ile czasu potrzebujesz na przygotowanie tej jednej charakteryzacji? Myślę, że 2-3 godziny. A jeżeli chodzi o właśnie ta charakteryzację, nad którą pracujesz, to już widziałaś strój, w której będzie modelka? Wiem, że tutaj z tyłu właśnie wisi ten strój. Nie, nie, to było zaskoczenie. Tego stroju nie widziałam. No i cała makijaż musi być dopasowany do tego stroju. Całość musi się pięknie komponować, więc... No było to dla mnie zaskoczenie. Czy osoba Marcin Urzędowski jest osobą wymagającą na planie, bo w tej chwili jesteśmy na backstage'u, za kilka godzin zaczną się pokazy. Jak tobie się współpracuje się z Marcinem Urzędowskim? Marcin Urzędowski no, jest bardzo wymagający. Wiadomo, chcę przygotować swój pokaz profesjonalnie i z wszystkimi szczegółami. Wszystkie szczegóły muszą być do końca jakby dopracowane, ale współpracuje się bardzo sympatycznie, jest bardzo dobra atmosfera. Nasuwa się pytanie, czy koleżanka, modelka, czy będzie piękną, pięknością czy bestią? O, to będzie taka bestia, jak widać.